Drodzy Państwo, jest 7.26, 25 września 2022 i ten wrześniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego lasu, czyli grzybobranie po nocnej zmianie, krótko i na temat, więc długo nie będę zbierał grzybków z tego względu, że jeszcze dwie nocki przede mną, ale grzyby muszą być. A co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie, więc zostańcie ze mną i zaczynamy, bo już późno. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mamy kanie. Więc ją przytulę. Jest i druga. I mamy trzy sztuki, nie inaczej. A więc pierwszy prawusek. Drodzy Państwo, piękny, piękny prawusek z tego niedzielnego wypadu po pracy. Piękny grzyb. Przyznać musicie rację. Jest i rydz. Nic dodać, nic ująć. Mamy znów pięknego rydza. Zobaczcie, jaki ładny. Jeden i tu drugi. Dwa piękne rydze. Więc jaki piękny prawusek, zobaczcie. W ten niedzielny dzionek prosto po tyrce. Taki ładny prawusek. Okej, a tutaj co się schowało? Co tutaj się schowało, drodzy Państwo? Taki ładny borowik. Piękny grzybek. Niedzielny, jak to się mówi. Więc kolejne sowy. Piękne, dorodne grzybki i będzie znów smażone, tak ostatnie, drodzy Państwo, nie inaczej, będzie smażone. I tutaj zobaczcie, ale jaki piękny, zobaczcie, jaki piękny, a więc taki piękny, zobaczcie, śliczny, więc zbieramy go, bo nas czeka nocna zmiana i jedziemy niedługo. A tutaj co się schowało? Oj. Jaki piękny niedzielny borowik. Dzisiaj będę je nazywał niedzielnymi grzybkami z tego względu, że jest niedziela. Jaki piękny prawusek. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tutaj się schował, ale pyza go noszczek. I piękne dwa niedzielne borowiki wypasione. Nic dodać, nic ująć. Opłacało się po nocnej zmianie wyruszyć na grzyby. I jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Byzuś. Bajecznie. Nie inaczej. Nie inaczej. Więc pomalutku, powolutku, w prawo, w lewo. Oj, widzę, biegnę do niego. Oj, jaki piękny kolejny. Oj, śliczny świętokrzyski. Oj, niedzielny borowik, piękny. Powtórzę raz jeszcze, opłacało się po nocy iść do lasu, pójść czy iść do lasu na grzyby. Tu taki, oj, jaki piękny prawusek. Niedzielny, ale poszukamy obok. Joj, jaki piękny. Ten to jest prześliczny. Oj. Niedzielne
prawuski, a ten tu się schował. Ajajajajaj, jakie piękne te niedzielne borowiki są w pytkę. Nic dodać, nic ująć. Oj. Och, oj. Och, to mi się podoba. To mi się podoba. Takie szukanie grzybków. Piękne. A tutaj maruszek. Maruszek. Oj. Jakie piękne te niedzielne borowiki. Oj. A tu? Oj. Ach! Niedzielny borowik. Ła! Ale armata. Piękne miejsce trafiłem. Czterema cudnymi borowikami. Kolejne dwa. Oj. Ach, jak ja się cieszę. Opłaciło się w niedzielę przyjechać na grzyby. Prosto po pracy. Okej. Piękne prawuski niedzielne. Ojej. Jest następny niedzielny prawusek, więc szukam dalej. Nic dodać, nic ująć. Jest i kozi broda, ale ją zostawię. Oj. Oj. Jakie kolejne dwa ładne. Dwa ładne kolejne niedzielne borowiki. Ale ko tych dwóch jeszcze jest jeden trzeci, więc szukam dalej. Jest czwarty niedzielny borowik. I co tu jeszcze mamy? Co tu mamy? Okej, szukamy dalej. A tutaj też jest niedzielny prawy grubasek. Prawe niedzielne grubaski. Więc tak wyglądają prawuski. Zobaczcie, jakie piękne. A tu kanie rydze. Wezmę je. Poukładam w torbę. I dalej jeszcze pochodzimy po lesie. I zobaczymy, co się ładnego trafi. Piękne prawuski. Przyznać musicie rację. Śliczne. I dwa rydze. Niedzielne rydzyki. Okej, więc przytulę. I borowiki, kanie i rydze. Brzuski zamiast kozaków czerwonych mamy dwie kanie. Dobre. I te niedzielne sowy, kanie. I będzie znów smażone. Dokładnie. Dwie następne niedzielne sowy. Nic dodać, nic ująć. Sowy, kanie niedzielne oraz borowiki. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. I znów będzie smażone.
Więc drodzy Państwo, tak to leciało, nic do nas nie ująć, nawet czapki z domu zapomniałem, ale grzyby niedzielne dopisały, rydze, kanie i będzie smażone. Oraz piękne, duże, niedzielne borowiki. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza, jedziemy na Kielce. Cześć!